Witam Was serdecznie. Spotykamy się ponownie na tej drodze, co kiedyś Wam tutaj nagrywałem film, że nowa droga na Świdnicę. Jo, okej. Okay. Byłem tu zachwycony tą kukurydzą, ale też puściło chwaściory. Też tu lebiody wyskoczyło. No ale przejdziemy na drugą stronę. Nic mnie nie rozjedzie. Nic. Zobaczcie, ona już też się zwija w rurki. Jednak nastąpiło zachwaszczenie wtórne i myślę, że to samo u mnie wystąpiło po tych opadach deszczu. Nowe chwasty wyszły. No ale trochę jestem zdziwiony, że to nie działa. Ale przyjrzyjcie się uważnie. Oni też tutaj odżywkami jechali i zobaczcie. Nie wiem, jaka ta kukurydza była duża, ale przypalona. No jak widać, i kukurydzę można przypalić odżywkami. Raczej to herbicyd nie jest, bo oni tak samo chyba jak ja. No roz. I też już kukurydza zwija się w rurki. No i tak to wygląda. Trochę przybladła, trochę te. Jednak te liście tutaj są mocno uszkodzone. Jadę zobaczyć do siebie na Świdnicę, bo mam te poprawki do zrobienia, póki ja się coś jestem w stanie tam wejść i jadę lutnąć. No także jak widać, kukurydza mimo że jest bardzo odporna na różne rzeczy, ale tu podejrzewam, że coś jest lepiej. Tu już po prostu się zwija w rurki, a tam jest ewidentnie uszkodzona. Tutaj tych uszkodzeń nie widzę. Pozdrawiam Was serdecznie, do usłyszenia, cześć.